Witam w kolejnym odcinku Gotuj z Pustelnią. Jak ostatnio wspominałem, będziemy robili pstrąga na surowo, a dokładnie zrobimy dzisiaj tatara z pstrąga. Do przygotowania tatara z pstrąga oczywiście będzie nam potrzebny świeży filet z pstrąga, taki, który można zakupić w naszym sklepie. Będzie nam potrzebna oliwa z oliwek, ewentualnie olej rzepakowy z pierwszego tłuczenia, najlepszy. Jogurt grecki gęsty. Musztarda francuska ziarno. Cebulka czerwona, oczywiście mamy w tej chwili pokrojoną. Borowiki marynowane, w domu oczywiście Państwo mogą użyć dowolnych innych marynowanych grzybków. Cytryna, ząbki do zakwaszenia, do wykończenia gotowego tatara. Pieprz, sól i oczywiście ja dzisiaj dla Państwa będę miał chrupiącą bagietkę. W domu mogą to być oczywiście grzanki lub inne świeże pieczywko. Fileta z pstrąga oczywiście mamy dokładnie umytego. Przecinamy go od strony wewnętrznej. Te półeczkę oczywiście na boczek i dzisiaj nam posłuży ten filet. Ścinamy skórę, która oczywiście nie będzie nam potrzebna. Skóra na boczek i takiego fileta za chwilę kroimy i robimy tatarka. Także jeszcze można małym ruchem odciąć ostki i kroimy go w paski i zaraz w kostkę. Oczywiście kostka nie musi być bardzo drobna, mogą być grubsze kawałki. I jeszcze odrobinę przesiekamy. I na chwilę tego tatara możemy doprawiać następującymi składnikami. I zaczynamy. Mięsko pokrojone do miseczki. Dodajemy cebulkę, którą miałem wcześniej pokrojoną. Od razu odrobinę zakwasimy mięsko. Dodajemy olej rzepakowy, ewentualnie oliwę z oliwek. Doprawimy sól z pieprzem. I teraz dokładnie, ale bardzo delikatnie mieszamy. Pstrąg ma bardzo delikatne mięsko, więc musi być tylko lekko wymieszane. Tatara delikatnie wykładamy na środek półmiska. Oczywiście można to uformować w kulkę, w inny kształt. O, i powiedzmy, na razie wystarczy to. Na wierzch jogurt grecki podamy troszkę w inny sposób. O, super. Na jogurt grecki podamy odrobinę musztardy, później po wymieszaniu fajnie się to połączy. Kilka borowików marynowanych. Tutaj mam ładne kapelusze. I tego mamy jeszcze. Ząbek z cytryny. Damy oczywiście bagietkę chrupiącą. Kostka masełka, jak to do tatara bywa. Polejemy odrobiną oliwy. I całość udekorujemy. I można to wykończyć stołą morską. Tak gotowego tatara mogą Państwo w tej chwili przygotować sobie sami w domu. Także życzę smacznego, a na kolejny odcinek zapraszam, gdzie w roli głównej również będzie pstrąg. Zrobimy pstrąga z patelni, z warzywami, z sokiem z cytryny i oczywiście masłem. Także do zobaczenia.